Dobry, my właśnie idziemy do dentysty. To jest mama, tak? A, to jestem ja. Nawet nie chcecie wiedzieć, jak on płacze, że musiał to robić. Już zmęczony, no. 3 razy odpoczynek. Idę po mnie zje. Idziemy do przedszkola. Gdzie idziemy? Ciaci. Tak. No. Byliśmy z panem oczywiście do przedszkola. Gdzie byłeś? U ciaci. I co dawałeś? Tak, prezenty. Mikołaj. Igor, wszystkie prezenty zostały oba, a to oba. Ej, ja się dzisiaj malowałam i nie widać. W ogóle brudna jestem. No. Jest nieprzyjemnie, znaczy jest ciepło, ale pada. Wieczorem będzie szklanka znów. Nie ma to jak na koniec zimy kupić dziecku sanki. Za całe 62 zł. No też masz, tak! I zadowolone dziecko. O, Aga, szybko będziemy jechać. Będę zrobić orzeszki, bo jest prawie 6. A no i wam chcę pokazać. Tak mniej więcej, bo robię pierwszy raz, także albo zobaczycie, jak robię orzeszki, albo zaraz będziecie widzieć moją porażkę. To pierwszy raz. Ale muszę iść, bo jako kochająca matka swojego syna, muszą iść, wiecie gdzie? Do Rossmana po bandażyk, plastereczki, bo ma ało od kota. Także idę, a ja też głupia, zamiast teraz pół godziny robić już orzeszki, siedziałam w kuchni i kłóciłam się na radzie rodziców. Jeszcze szybko skończę moją myśl, to co wcześniej zaczęłam mówić, jak szłam. Wiecie co? Stwierdziłam, że będę dzisiaj długo żyć. Bo najpierw w końcu wypowiedziałam coś, co bardzo dużo ludzi, znaczy dużo, paręnaście osób nie mogło powiedzieć. Dopiero jak ja zaczęłam, także poszło potem ode mnie lawinowo w Radzie Rodziców do... No wyszło, że jutro przewodnicząca będzie składać rezygnację, a potem do mnie dziewczyny z Rady Rodziców pisali, żebym ja się zgłosiła, żebym się zgodziła zostać ja przewodniczącą. Bo tak mnie zdenerwowała, powiem wam szczerze, wiecie, jeszcze takie głupie odzywki, jak inne do niej pisały, że ona tylko dlatego, że nikt nie chciał i prosiła o pomoc. No to jak ja stwierdziłam, że, i że od razu, wiesz, wiecie, od razu do tej dziewczyny pisała, że ona w takim razie, jak jej się nie podoba, ona składa rezygnację. To jej odpisałam, że jeśli dla niej za dużym problemem jest i za dużym zaangażowaniem jest to, żeby napisać na grupie, hej, są święta, co robimy? No to sorry. Bo ja stwierdziłam, że dzisiaj mamy środę. W sobotę są święta. Ona napisała pierwsza, czy nie? Co? To w końcu napisał na tej grupie pierwszy ty? Ja oczywiście. Ja zaczęłam wojnę dzisiejszą. I napisałam tak stwierdziłam, że no kurde, święta są z czwartek, a nasza przewodnicząca nie zaczęła jeszcze w ogóle tematu, jeśli chodzi o prezenty dla dyrektorki. No to ona mi odpisała, że ona jest nowa i ona nie wiedziała, że jest taki zwyczaj. No to ja jej odpisałam
że jak to wygląda, że skoro ona na pewno, że skoro każda grupa robi prezenty dla nauczycielek, jak to by wygląda, jakby dyrektorka nie dostała żadnego upominku, a nauczycielki tak. No, to ona coś tam zaczęła purać dupą. Druga moja znajoma jej odpisała też, że faktycznie brak zaangażowania, bo jak to, brak tamto. Bo oczywiście to kto da radę załatwić zakupy, zrobić prezenty? Znów kto da radę? No jej wtedy odpisałam właśnie od tego, że mało ma zaangażowania i ona coś do mnie wtedy się popruła. To jej odpowiedziałam, ja w przeciwieństwie do pani, nie, jak to było? Jak wyglądała sprawa z zbieraniem o... Wiecie co, aż to przeczytam. Zaraz wam nagram na tym, bo muszę wam to przeczytać, więc zaraz będę na aparacie nagrywać. Ale mi udostępnił swój telefon, udostępnij palucha. Ale mamy fokus pokus. Fokus pokus. Ej, ja to muszę zaczynać zapisywać, wiecie co, w jakimś dzienniku i to będę mówić dla potomnych. 1196. Przyjdzie do niego, pamiętacie, przyjdzie do niego Lucyfer na tym, a potem święty Jan. Coś jeszcze takiego mówi, a teraz mówił hokus fokus. Hokus fokus. Fiesta Ford. Gówno Ford. Hokus fokus. Takie kurwa nowe zaklęcie, ja nie wiem. Co ty, zacząłeś mówić w swoim prawdziwym języku? Obcego oglądałaś? No, codziennie widzę. Codziennie widzę. O, popatrzcie teraz. O, przestań. Wiecie co? Ja cały czas myślę i mu to mówię, że on pewnie dostaje jakąś rentę na te swoje zachowania. I ja tą rentę powinnam ja dostać za to, że z nim wytrzymuję. Na pewno masz jakąś rentę. Bo ja powinien dostawać dopłatę no. Dudu. No. Za to, że tam męczy cię te... On to... Patrzę, czy mi ropą nie idzie oko. Dudu mi powinien dopłacać. Mi twoja renta no, z ZUS-u. Bo, za twoje upośledzenie. Dudu jako opiekunka rząd, osób niepełnosprawnych. Zabierze ci rząd, za to Dudu. No i teraz mam tutaj to, co ja napisałam, bo sobie przesłałam do Jarka. Ja już w ramach pomocy pani siedziałam, mimo że nie miałam z kim zostawić dziecka i musiałam płacić opiekunce. Nie musiałam płacić, bo opiekunka siedzi koło mnie, ale nie musi tego wiedzieć. Płacić opiekunce, zbierałam podpisy, bo siedziałam wtedy do 17, rozumiecie to? Siedziałam wtedy do 17 z tą drugą dziewczyną, bo ona sobie przyszła przed, w ogóle zanim to było wystawione, podpisała i poszła w pizdu. Nie wiem, co ty jesteś, migowy? Podpis. Przyszłam i złożyłam 8 grupom paczki. Wszystko dlatego, że potrafiłam się zgadać z drugą panią i się razem spotkałyśmy. Teraz dałam znać o prezentach. Myślę, że zrobiłam o wiele więcej dla Rady Rodziców niż pani. Więc całym szacunkiem, tym razem przechoruję spokojnie w domu. Weźcie go do mnie. Ała, no to oddam ci tylko telefon. Masz zęby. Patrzcie, jakie masz żółte zęby. Powiedzcie mu, żebym miał codziennie. Co boli? Co ci zabolało? Trafiła? Trafiła? Ej, trafiła? Pomasować? Dzieci nie będzie. Z tego chyba widzę. Zakopię ją. Ci tylko telefon oddała. Proszę, mieliśmy chwilową bitkę. Zjarł się. 1200. Nie, wiśnióweczkę. Więc to było pierwsze. Żeśmy się pokłócili. Oczywiście koleżanki piszą i tam inni, żebym ja została. A ja bym miała się temu użerać, to. A drugie wracałam z Igorem z przedszkola i szedł chłop. Z psem. I pies nakupciał. Bo droga jeszcze była zaśnieżona. Więc po prawej stronie drogi nakupciał. No ja się patrzę, czy pozbiera. No dzieci chodzą, tak? Ja jak chodzę z psami sąsiadki, zawsze mam woreczki i zbieram. Mimo, że to nie moje psy. Oczywiście nie pozbierał. Piękne grudki główienka
na ulicy. Także powiedziałam, że kurde, że następnym razem bardziej niech celuje na środek, na sam środek ulicy. Niech pies nasra. Coś tam do mnie zaczął szpurać, to ja się zdenerwowałam. Powiedziałam, następnym razem, mówię, jak nasra na środku, to będę mogła przynajmniej podnieść i mu twarz wysmarować. Denerwują mnie niektórzy ludzie. Także wiecie, ja będę długo żyć, bo jestem zły człowiek. Także się pomęczycie jeszcze ze mną. Powiem wam, że widzicie, w innej kolejności ja stwierdziłam, że zacznę otwierać kalendarze, jeśli chodzi o... inaczej. Zacznę otwierać kalendarze szybciej, bo no nie ma to sensu. I powiem wam szczerze, ostatnio odkryłam, że pamiętacie, ja widziałam gdzieś tam, że jest tam coś więcej. I że wiedziałam właśnie tylko... O, ja pamiętam, tutaj widziałam, że jest więcej. Bo widziałam, wiecie co, chyba tą jeszcze. Tu nie ma chyba wymienionego, ale tak jakby pęsetka mi się tutaj rzuciła, wiecie? I patrzcie, jest opakowanie po pęsetce, a pęsety nie ma. A ja dobrze pamiętam, że właśnie, pamiętacie, w tej dziewiątce ja nic nie miałam. Tu było puste. Nie mówię do ciebie. Ja lepiej się denerwuję. I jak tu podniosłam, to właśnie widziałam gąbkę i że tam jest też pęsetka. No i pęsetki dalej nie ma. Także ona się pewnie gdzieś przemieściła, nie wiadomo już gdzie. Dobra, koniec narzekania. Jestem znów natkana na wieczór. Otwieramy 2-2. To jest delikatnie otwarte, ale nie wiedziałam, co tam jest. O, czyli mamy balsam do ciała. Fajnie. Mleczko, w sensie do ciała. No i chyba to będzie mój zapach. No, nie powiem, komu się otworzyło. Ale wiecie co, ja nie jestem... Jestem tak zatkana. Muszę się wysmarować, bo weszło. Ale dobra, jak sobie rozsmarowałam po ręce, to jest mój zapach, także szybko zniknie. Jest. Mój pomocnik wczorajszy śpi, padł. Za chwilę go musimy obudzić. Może pewnie do pierwszej będzie. Nie, nie mówcie, w końcu. 3 dni na to chyba czekam, czy 4. Tak mi się chciało wiśnióweczki. I proszę. Także przed robieniem tego ciasta będę miała. Ciasta na ciasteczka, może tak. Już tutaj, już kończymy. Jeszcze tylko 3. 2-2. I tu. Tropical? Co tu jest? O, fajnie. No to może być ciekawie. A, no i oczywiście coś, czego mnie będzie bardzo blokowało. Bardzo, bardzo. I 20, co? 2. Szukamy. O, czyżby tu? Tu mamy dzięciubeczku. Kredeczka. To chyba do tego pierwszego, tak, do tej pierwszej szminki mi się wydaje. No, wy tutaj jak widzicie, jak zawsze zły kolor, no chyba, że będzie w edycji lepszy. Także jest. Bardzo. O, już zszedł. Tak fajnie miał głowę. Myślałam, że odjedzie. Igorowi dzisiaj kupiłam nagrodę, że był taki grzeczny u dentysty. Aha. Zmieniasz, o jaki nunusie, nunusie, zmieniasz biegi i kierujesz, tak? No mądry kot. Oho, ktoś tu się w końcu budzi. O, dzień dobry. Mama kupiła ci opatrunki na paluszek, na rączkę. Co? Ja mam to. No, kupiłam ci, no po to poszłam. Gdzie masz? Pokaż. Tu. No już, mama, przynieść? Co? Dobrze. Chcecie wiedzieć, jak nasze wojny wyglądają? Zobaczcie. Dawaj, chodź tutaj. Chodź tutaj. Nie uciekaj. Ucieka? Czyli mam rację. No chodź tu. Kęćwinia robi mi... Tak się dorłę. Nie śmiej się. Bo mnie uszczypał w pupkę. No muszę mu oddać. Bo zawsze ja muszę mieć ostatnie słowo. Jeśli chodzi o bitki. Bo przedtem tu się biliśmy.
Zjem cię. Ugryzę cię. Czy uszczypać? Co wolisz? Uszczypię cię tak jak ty mnie. Ale nie przeszkadzaj mi. Dobra, bo ja muszę go dorwać. Ty. On mi utrudnia. Rentę chcę. Powiedzcie, że jestem fana. Da, tutaj telefon. Nawet mi się tak dać, bo ładuje. I tu mam przepis. Nie mój. No ale zobaczymy. 3,5 szklanki mąki, pół szklanki cukru, 150 g masła rozpuścić, już mam na balkonie. 2 jaja, 1 żółtko, pół łyżeczki sody, 2 łyżki śmietany. To będziemy robić ciacho. Powiem wam, że mam jedną taką szklankę zostawioną. Specjalnie na robienie ciast. Zwykła szklanka taka, wiecie, bo jak są stare przepisy, to właśnie do takich szklanek. Także ja mam... Mój kochanie sobie wymyśliło orzeszki. Jest na 15-11, jak ja debil tre, jak świstak by zawiło sreberkę. Miałam go właśnie pochwalić, że mi pomaga, bo tak to bym ja tylko tarła. Ale już go nie pochwalę i właśnie już kończę trzeć. Niech idzie sobie poleżeć. Wyciągnij się. Gdzie dzisiaj byłeś? Tak, ząbki. A pokaż tutaj dziewczynom, gdzie masz bubu miałeś i ci panie zrobiły. No. Chyba z tej strony. O, tu, tak. To tutaj ci pani naprawiła. Ja mam au. Miałeś au, tak? Ja w ciuciu am. Tak, bo jadłeś ciuciu, tak? I teraz masz jeszcze na ząbkach przednich, tak? Papa? Papa. Buźka, pa. Jutro wam jeszcze opowiem, co mi mówiła dentystka, jeśli chodzi o jego zęby i jak jej to wygląda. I potem jak mnie pytała i wychodziło, że wszystko potwierdzam przy tym. No, także Igorek ma nową wodę do picia, taką pyszną, tak? I zero soczków, herbatek i tym podobno na razie. To jest jego główne picie. Nie, ciaci. No ciaci, no nie? Fajne takie mama kupiła. Dobra, żegnamy się. Do jutra. Pa!